Witam Państwa na kolejnej części niebocentryzmu. Tym razem mamy kwestie historyczne. I dzisiaj zastanowimy się, czy ten pogląd był od zawsze, czy to było po prostu wymysł albo objawienie z końca XIX wieku. Zobaczymy, jak ten pogląd się przewijał przez prawie 3000 lat historii. Zobaczmy do pierwszego elementu, ale musimy jeszcze przypomnieć sobie jedną rzecz, o której zapomniałem w pierwszej części, czyli w tym wstępie. To jest kwestia, co tak trzyma po prostu w tym poglądzie ludzi. Otóż jest to kwestia religii. Religie są właśnie takie, że stoją na straży tego poglądu, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Tutaj mamy dwie religii, ta na 12, tutaj mamy na 9. My zajmujemy się tymi dwoma tylko dlatego, że one mają w autorytecie Pismo Święte, dokładnie Stary Testament, bo wiemy, że w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Rodzaju, jest opisany akt stwarzania. I to stamtąd wiemy, gdzie powinniśmy mieszkać. Czy na zewnątrz, czy w środku. Ale my już dzisiaj wiemy, że mieszkamy w środku i dlatego po prostu będziemy jechać z tematyką historyczną. Natomiast będziemy kwestie biblijne omawiać w oddzielnym dziale. Zwróćmy uwagę, że właśnie, tak już mówiłem, tu mamy Pismo Święte. One, te Pismo Święte tłumaczą na swój sposób, szczególnie ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Tu powiem taką ciekawostkę, że kiedy ja byłem w jednej religii, to czytałem takie opracowanie w literaturze właśnie na ten temat i mi to nie pasowało. To nie pasowało. Jak tak popatrzyłem, porównałem wersety, to tak nie za bardzo. To było po prostu, nie było to przejrzyste, to było bardzo zagmatwane. Do dzisiaj również gmatwanie wchodzi w rachubę. Nie tak dawno czytałem opracowanie, że na przykład otchłań, biblijna otchłań jest duchowa, a nie fizyczna. O, coś takiego. A więc widzimy w tej kwestii jest aktu stwarzania, jest zamieszanie. Nie jest to tak bardzo dobrze sprecyzowane przez religię. Ale my po prostu to sprecyzujemy w oddzielnym dziale biblijnym. A teraz po prostu przejdziemy już do materiału. Zaczniemy od Babilończyków. Babilończycy zrobili mapę świata. To pochodzi z VIII wieku przed naszą erą. Ta biblijska mapa świata na tablicy glinianej, ona właśnie nam przedstawia miasta i gdzie one się znajdują. Zobaczmy. One się znajdują wszystkie w środku. Tutaj na tej tablicy tu mamy to, a tu mam taką grafikę. Wszystkie one się znajdują w środku. Niektóre lądy znajdują się na zewnątrz. Ale taki właśnie jest opis tej mapy świata, że wszystkie miasta są w środku. Kiedy ja wklejałem do forum w temacie pustej ziemi właśnie tą fotę, to w takim układzie mi to nie pasowało. Właśnie to, że jest to w środku, a w środku przecież ma być tam jakaś pustka. To nagle wszystkie mapy, na tej mapie świata, wszystkie mapy, znaczy wszystkie miasta babilońskie znajdują się w środku ziemi. Coś mi nie pasowało. No ale wkleiłem to. Dopiero teraz już po prostu możemy po ogromnej masie czasu i materiału właśnie przeanalizować, że to jest mapa świata i wszystkie miasta znajdują się w środku ziemi, a więc żyjemy w środku ziemi. Co ciekawe, jeszcze lepszy element tutaj znalazłem w samym opisie w Wikipedii. My go zaraz tutaj włączymy. O tak. Tak. I co tutaj jest ciekawego? Troszkę powiększę. Tutaj chodzi o to, że ten punkt 18 to jest wielki mur w odległości 6 mil. No ale dobra. Ale przede wszystkim najważniejsze to jest ten właśnie opis. Tam, gdzie słońce nie jest widoczne. Gdzie może słońce nie być widoczne? W otchłani. W otchłani nie jest widoczne, bo słońce jest po prostu krąży w środku. W otchłani jest tylko światłość albo światło. Dokładnie jak mówi Septuaginta. A więc widzimy,
ten motyw życia w środku. To nie koniec. Tu jedziemy teraz do Egiptu. Znaki Zodiaku. Co mamy ciekawego? Po powiększeniu. O. Zwróćmy uwagę. Znaki Zodiaku czym są? One są znakami konstelacji gwiezdnych. I gdzie jest niebo? Wśród tych znaków Zodiaku niebo jest w środku. A tutaj widzimy życie, jak normalniejsze życie. Po prostu są ludzie i widzimy w tym motywie życie w środku. Cały ten motyw kulisty jest podtrzymywany przez bogów i boginie egipskie. A więc mamy życie w środku i mamy znaki Zodiaku, czyli niebo w środku. A więc mamy motyw życia w środku Ziemi. Tutaj zachęcam Państwa do takiej baczniejszej uwagi, do zwrócenia szczególnej uwagi na tą grafikę. Ta grafika będzie na moim blogu, także będzie można ją bardzo szczegółowo się przyjrzeć, chyba że możemy zrobić po drodze stop klatkę. To tyle na razie mamy. Tak, teraz jedziemy do Meksyku. Z Egiptu do Meksyku. Co tu mamy? Co tu zwrócimy uwagę? Tu mamy, to już mówiłem we wstępie, dwa otwory na biegunach. Mamy Boga Majów w środku i dwa elementy kuliste tutaj. O, tu mamy tu i tu. Telem to są jakby ręce Boga. To jest Słońce i Księżyc. Bóg mieszka w środku Ziemi, tak jak mówiłem we wstępie. A więc kalendarz Majów nam daje znów odpowiedź, w co wierzyli Majowie. Majowie wierzyli w to, że żyjemy w środku Ziemi. Kalendarz to potwierdza. Idziemy dalej. Ja tu zwróciłem uwagę, teraz idziemy do Tybetu, z Meksyku do Tybetu, wędrujemy. Co my tutaj mamy takiego ciekawego? Dlaczego zwróciłem na te dwa elementy tego Boga Majów, że miał te ręce takie okrągłe, jako Słońce i Księżyc? Tu mamy to samo. Tu w Tybecie, chociaż opis jest całkowicie mylny, że to jest przedstawia Gartę, czyli środek Ziemi, to tak naprawdę przedstawia życie w środku Ziemi. Jądro Wszechświata, Słońce, Księżyc. Właśnie te dwa elementy kuliste. No i oczywiście otwory na biegunach. Północny, południowy. Czyli to jest schemat życia w środku Ziemi. Tybetański tym razem. Ale kiedy ja wklejałem tą grafikę na forum, to mi też nie pasowało właśnie te elementy kuliste z prawej i lewej strony od jądra Wszechświata. To jest właśnie miejsce Boga, jądro Wszechświata, to jest Księżyc, to jest Słońce. To są właśnie te takie elementy charakterystyczne dla systemu wewnętrznego, w którym żyjemy. Teraz idziemy dalej. No, mamy teraz XVI wiek. Watykan. No, tutaj, żebyśmy się przypadkiem nie pomylili, to mamy właśnie XVI-wieczny plac Świętego Piotra i nowoczesną metaloplastykę w Watykanie. Kto, ale Watykan powinien wiedzieć, gdzie mieszkamy. No i ponieważ nosi w sobie spuściznę wielowiekową, jak i spuściznę biblijną, a więc po prostu ta symbolika jest niedwuznaczna. Ale popatrzmy dokładnie. Co to jest? Jądro Wszechświata, czyli środek Ziemi, tu mieszka Bóg. Obecnie jest to w tym przypadku egipska iglica Amen-Ra. Mamy dwie fontanny, które widzieliśmy jako elementy kuliste w poprzednich zdjęciach. To są fontanny Słońce, Księżyc. Już tutaj mówiliśmy, jądro Wszechświata. Skorupa ziemska, to jest ta potężna kolumnada z jednej strony i z drugiej strony. Otwory na biegunach. A więc tak wygląda plac Świętego Marka, a czyli przepraszam, Świętego Piotra. Ale teraz, gdybyśmy się tutaj nawet gdzieś pomylili, to tutaj już nie mamy prawa się pomylić, ponieważ to jest nowoczesna meteoroplastyka, też z Watykanu. I co to jest? To jest pierwszy werset Biblii. Niebo, obrotowa sfera wewnętrzna, to jest ta. I mamy Ziemię, sfera zewnętrzna. I my żyjemy właśnie w tym środku. Niebo jest nad nami, ale to jest sfera obrotowa. A więc widzimy XVI-wieczny element plus dzisiejszy nowoczesny. Gdzie, ale w Watykanie. Czyli to jest plac Świętego Piotra. Słynny plac. Teraz idziemy dalej.
Teraz zobaczymy na kościół we Włoszech. Tu przyjrzymy się takiemu elementowi. To są dwie części. To trzeba analizować z punktu widzenia dwóch części. Mamy portal na górze i mamy środek. I mamy kopułę w środku. Tu w środku mieszka Bóg. Tu mamy życie. W środku. W środku ziemi. A na zewnątrz, w skorupie ziemskiej, mamy też życie. Czyli w tym portalu na zewnątrz. Czyli mamy system zewnętrzny i system wewnętrzny, w którym żyjemy. I mamy Boga w środku. Ale to, żeby nie było to koniec, to jeszcze mamy jeszcze lepsze malowidło, już takie niedwuznaczne, żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił. To jest z kościoła w Górnej Bawarii, dokładnie Ettal, Górna Bawaria. Co przedstawia? To przedstawia Boga, który mierzy ziemię. Niebo jest w środku, słońce, księżyc. Tu mamy morza dookoła i skorupa ziemska. On mierzy odległość między niebem i zewnętrzną stroną ziemi. Czyli widzimy ten motyw niebiański w środku, słońce i księżyc. To są właśnie te elementy, które pochodzą z tego kościoła w Niemczech, z Bawarii. A więc co nam to wszystko tutaj odpowiada? Że pogląd, że żyjemy w środku ziemi, nie jest poglądem nowoczesnym. To nie jest jakiś tam wymysł czy objawienie z XIX wieku. To było zawsze. Po prostu nikt tego nie szuka. Religie tego nie szukają. One nam tych elementów nie mówią. Co tutaj powiem ciekawego? A więc w sumie żeśmy tutaj podsumowali kwestie historyczne. Jeżeli będzie coś nowego, to dostarczę w kolejnych częściach. W następnej części będzie pewien dowód naukowy, który jest dość morderczym dowodem. To jest kwestia geodezyjna. Czyli czy ktoś zmierzył Ziemię, jeżeli chodzi o powierzchnię? Czy ta powierzchnia jest wklęsła, czy ona jest wypukła? Dlatego następnym razem zajmiemy się geodezją. Ja zapraszam do następną część. A na razie to dziękuję za uwagę i do następnej części.